Nina A. Moon. Ja, lesbijka. Autowydawnictwo. Czyta Nina Moon. Nagranie jest własnością podcastu Les On. Do odsłuchania na platformach YouTube oraz Spotify. Rozdział trzeci. Próba samobójcza. Nie chce być gołosłowna i dlatego, zanim rozwinięcie nabierze tempa, postanowiłam dodać małą pauzę. M, przez pierwszy rok naszego związku, jako kartę przetargową, bezustannie używała groźby o popełnieniu samobójstwa. Kiedy tylko coś nie szło po jej myśli, to oświat od razu tracił dla niej sens, a wtedy rzucała wszystko i kombinowała, jak odebrać sobie życie. Dzisiaj już wiem, że to były tylko próby niesamobójcze, a manipulacyjne. I na tamten moment, jako wystraszona i naiwna osoba, byłam bardzo podatna na tą sugestię. Po pierwsze, w tamtym momencie nie chciałam jej tracić. Na samym początku byłam przeszczęśliwa, że komuś w końcu na mnie zależy i że nie idę przez życie sama. Chciałam walczyć na przekór wszystkim i wszystkiemu o to uczucie, i tak też robiłam. Po drugie, nie chciałam mieć nikogo na sumieniu i do końca życia męczyć się z myślą, że byłam tam, kiedy to się działo i mogłam ją powstrzymać. Bardzo uderzała mnie myśl, że to ja mogłam być czynnikiem ostatecznym do podjęcia tej decyzji, co bardzo mocno akcentowała. Nikt na świecie nie chce żyć z taką właśnie myślą. Po trzecie, nie chciałam skończyć w więzieniu. Nie chciałam być zatrzymana jako podejrzana o współudział ani na chwilę. Ktoś w tamtym momencie musiałby zostać oskarżony, a na pierwszy rzut oka, jako osoba będąca na miejscu postępku, rzuciłoby to negatywne światło na moją postać. Martwiłam się, że z powodu braku jakichkolwiek dowodów, sąd uznałby, iż to ja nakłoniłam Donatkę do tego czynu i kara należałaby mi się niejako za pomoc i podtrzymywanie tego życia w rzeczywistości. W żaden sposób nie byłabym w stanie przekonać nikogo, że właśnie tak było. Nie było żadnych świadków naszej miłości. Wszystko starało utrzymać się w tajemnicy, aby uniknąć nieprzyjemnych plotek czy sytuacji. Rodzina M od początku była nastawiona do mnie bardzo negatywnie, więc zeznawałaby przeciwko mnie, a moja rodzina zostałaby na pewno uznana jako strona niewiarygodna dla oskarżonej. W świetle przedstawionych argumentów swoją pozycję uważałam na tamten moment za przegraną i niewartą wartą ryzyka. Szkoda tylko, że na właśnie tamten moment nie wpadłam na to, aby uzyskać te dowody na przykład poprzez nagranie dyktafonem kłótni i jej przekonywania mnie, że ówczyn za chwilę popełni, bo nic już nie ma sensu. Podczas tego roku w głowie zostało mi kilka takich sytuacji, które lubiły się powtarzać w mniejszym lub większym natężeniu. Klimat pozostawiał taki sam. Zmieniały się tylko jedynie okoliczności i ku temu powody. Jedną sytuację tutaj zdażyłam już przytoczyć. Dodam tylko do nich, że nieraz biegła na tory wskoczyć na pociąg. To było tak brawurowe, że w pewnym momencie zastanawiałam się, czy rzeczywiście na tych torach stoi, czy tylko Przechodzi koło stacji. Za każdym razem próbowałam mieć silną wolę. I mówiłam sobie, dość daj spokój, nie ma sensu. Chcę to zrobić jej decyzja. I kiedy wybiegała z mieszkania, zostawałam pod telefonem. Próbowałam jedynie interweniować pisząc SMSy, próbując ją nakłonić do powrotu do domu. Do rozmowy o problemie i do wystosowania jakiegokolwiek kompromisu dalej walcząc o związek. Nie dostając żadnej odpowiedzi, do głowy zaczęły przychodzić mi wcześniej wymienione argumenty, co sprawiało, że zaczynałam się zadręczać. Koniec końców ubierałam buty i szłam ją szukać. Zazwyczaj znajdowałam ją na moście, nad torami, gdzie mocno trzymała się barierki. Pewnie zastanawiała się, czy nie przejść na drugą stronę, a raczej czy wiarygodnie wygląda i czy ten widok przekona mnie, że nie blefuję. Tak, przekonywał Kolejno następowało moje poddawanie się pod tytułem, będzie tak jak chcesz. Dziewczynki godziły się i wracały do domu, udając jedna z drugą, że ta sytuacja nie miała miejsca. Ja raczej te traumy podświadomie chciałam wymazać z pamięci, dlatego tak postępowałam, za każdym razem mając nadzieję, że to już więcej się nie powtórzy. Zdarzały się też takie sytuacje, gdzie przykładała sobie ostre przyrządy do lodgarstka. We wspomnieniach pozostał mi niejeden obraz. Sprzeczałyśmy się o to, czy powinnam mieć przyjaciół. Zdaniem M. Nie powinnam utrzymywać z nikim bliższych kontaktów obczyni. M. Chciałabym spotkać się z dziewczynami. Bardzo dawno się z nimi nie widziałam. Brakuje mi naszych rozmów, powiedziałam z tęsknotą. W sensie, że z Kiwi i Styną chcesz się spotkać? Zapytała. No tak, to moje przyjaciółki, są dla mnie prawie jak rodzina, oznajmiłam. Nina, one mnie nie lubią. Jestem przekonana, że jeśli tam pojedziesz, to one będą cię przekonywać, żebyś ze mną zerwała. Próbowała mnie przekonać. Nie będą. One nie są takie. Chcą mojego szczęścia. A gdyby nawet to mam swój rozum i one nie zmienią mojego zdania. Chcę być z tobą i niezależnie, co one powiedzą, to się nie zmieni. Zapewniałam. Ale one mi ciebie zabiorą. Na pewno w końcu im się to uda. Wiem to na pewno. Ninuś, nie rób tego, prosiła. Em, mam prawo mieć przyjaciółki. Ja tobie nie zabraniam się z nikim spotykać. Możesz w każdej chwili spotkać się z siostrą czy z tą twoją przyjaciółką, z którą się ostatnio kłóciłaś, Oświadczyłam już lekko poirytowana. Ja nie potrzebuję mieć przyjaciół. Ty mi wystarczysz i tylko na tobie mi zależy. Oni nie są warci mojej uwagi. Sama przecież wiesz. Tobie najwyraźniej na mnie nie zależy. Nie jestem dla ciebie najważniejsza. Gdyby tak było, nie potrzebowałabyś ich. Wiesz co? To wszystko jest bez sensu. Nieźle wkurwiona i nakręcona sytuacją, wstała z fotela i ruszyła. Zamknęła się w łazience i tam zanosiła się płaczem, siedząc pod drzwiami. Ja, również nakręcona słusznością swojej racji, buzowałam w środku, nie okazując swoich emocji, wiedząc, jak to może się skończyć. Chciałam przeczekać, chciałam być silna, nie mówiłam nic. Pięć minut, dziesięć minut, piętnaście. To wszystko jest bez sensu. Nic nie ma już sensu, wiesz? Odezwała się w końcu po kilkunastu minutach milczenia. I wywnioskowałaś to tylko po tym, że chce się spotkać z dziewczynami? zapytałam spokojnie. Nie, nie wytrzymam tak. To dla mnie za dużo. Nie daję rady. Odpowiedziała, omijając moje pytanie. Em, przesadzasz. Dlaczego tak mówisz? znów pytam. To nie ma sensu. Daj sobie ze mną spokój odpuść. W ten sposób brałam mnie pel włos. Nie, bądź uparta, przecież wiesz, że tego nie zrobię. Zależy mi na tobie, ciągnęłam. Dobra, dość. Naprawdę, daj sobie spokój. Tak będzie najlepiej. Nikomu na mnie nie zależy. Najlepiej by było, jakby mnie nie było. Wszyscy odetchnęliby z ulgą. Wyznała. Em, przestań pierdolić. Mam dość takiego twojego gadania. Z pierdoły robisz problem. Powoli zaczęłam się po prostu po ludzku wkurwieć. Widzisz, najlepiej będzie, jak ze sobą skończę. Podsumowała. Tak. I co jeszcze? Właśnie, teraz raczej krzywdy sobie nie zrobisz. Opadły mi ręce. Tutaj są Żeletki. Mam jedną w ręku. Oświadczyła. To śmieszne. Jedna kreska i będzie po wszystkim. Była i pewnie nadal jest dość ograniczonym człowiekiem, jeśli chodzi o niektóre fakty dotyczące rzeczywistości tego świata. Naprawdę nie wiedziała, jak niektóre rzeczy funkcjonują. W tym przypadku zapomniało jej się, że potrzeba sporo czasu, aby wykrwawić się na śmierć. Do tego czasu karetka zdążyła zdążyłaby przyjechać, zatarmować krwotok i odwieźć ją do psychiatryka. Na dodatek zapomniała, że zamki łazienkowe posiadają odblokowanie od drugiej strony w razie wypadków. Nawet tak głupi jak ten. Będąc po drugiej stronie, prędzej czy później otworzyłabym drzwi, bo wykrwawiając się, traciłaby siły i nie utrzymałaby długo zapadki. Po takich słowach w głowie zapaliła się lampka pod tytułem: Nie chcę przez to przechodzić. Nikt nie chce ratować samobójcy i sprzątać po jego mądrości, w głowie, mając traumatyczny obraz danego wydarzenia. M. Kocham cię i nie chcę cię tracić. Jesteś dla mnie najważniejsza i dziewczyny tego nie zmienią nigdy. Co mam zrobić, żebyś w końcu mi uwierzyła? Rozpaczliwie próbowałam do niej dotrzeć. Ona mi Ciebie zabiorą, zanosiła się płaczem. Nie zabiorą, Em. No, jedno spotkanie i zobaczysz, że tak będzie. No uwierz mi, przestańmy się kłócić zależy mi na tobie i nigdy cię nie zostawię. Ciągnęłam sama w to nie wierząc. Obiecaj mi to. Przyrzeknij. Pociągnęła nosem. Przyrzekam na moje i twoje życie. Oznajmiłam w desperacji, nie mając innych argumentów. Przepraszam. Otworzyła drzwi i zaczęła szlochać mi w rękach, przytulając się tak mocno, jak tylko potrafiła. Tymczasowo kryzys został zażegnany. Do obaw jeszcze wróci, kiedy to do spotkania będzie miało dojść i Szopka powtórzy się tuż przed wyjściem. Cała irracjonalna rozpacz od początku. Tego razu się nie ugięłam i pojechałam na spotkanie z ogromnymi wątpliwościami oraz nadzieją, że moje przyjaciółki wyrwą mnie z tego obłędu. Po powrocie oczywiście musiałam wszystko mu powiedzieć, najlepiej ze szczegółami. Oczywiście niektóre fakty pominęłam a także zakrzywiłam prawdę na potrzeby spokoju własnego ducha. Już nie pamiętam dokładnie, jak potoczyły się losy, ale teraz już dobrze wiem, że M podjął po prostu inną taktykę. Ostatecznie udało się jej mnie z nimi skłócić podstępem. Przed oczami mam również historię z nożem, który przyłożyła sobie do nadgarstka. W tamtym momencie byłam na tyle zrezygnowana i zdeterminowana do tego, aby zakończyć tę szopkę, że podjęłam pierwszą próbę zerwania. I w tamtym momencie nie przemyślałam tego do końca. Poszłam na żywioł. W większości przypadków działałam spontanicznie, dostając chwilowych przypływów energii, na przykład w postaci obecności moich rodziców. Pewnego razu przyjechali na urlop i najzwyczajniej w świecie przebywali w mieszkaniu razem z nami. W końcu mieszkanie należy do nich, a my w nim tylko byliśmy lokatorami. Na tamten moment, w tamtej chwili, już byłyśmy wyautowane. Jadłyśmy kolację w kuchni. M. znów coś nie pasowało. Nie pamiętam dokładnie, o co poszło, ale w tamtej sytuacji, znając M., poszło po prostu o sposób, w jaki spożywam posiłek. Po raz setny wyraziła swoje niezadowolenie wyraźnym poirytowaniem. Spojrzała na mnie z niezadowoleniem, którego szczerze nie nienawidziłam. Działała na mnie jak płachta na byka. M. To wszystko nie ma sensu. Dajmy sobie spokój. Nie chcę tak dłużej żyć. To koniec. Po pracy jak wrócimy, chciałabym, żebyś się wyprowadziła. Powiedziałam na jednym oddechu, bojąc się, że zabraknie mi odwagi. Zamarła. W oczach stanęły jej łzy, a kęs utknął w gardle. Zakrztusiła się. Nie możesz mi tego zrobić. Po tym wszystkim, co razem przeszłyśmy, chcesz mnie zostawić. Wysłużyła się. Tak, mam dość i nie chcę już dłużej tego ciągnąć. Nabrałam powietrza w płuca. Wiedziałam, że za ścianą siedzą moi wybawiciele i nie sądziłam, że podejmie próbę. Nie zrobisz tego. Zabiję się. Urwała krótko. Chwyciła nóż i przyłożyła sobie go do nadgarstka. Ty też tego nie zrobisz. Dobrze wiesz, że za ścianą są moi rodzice i w każdej chwili mogę ich zawołać. Użyłam mojego asa w rękawie. Zrobię to! Z determinacją przycisnęła ostrze do skóry, balansując na granicy. Mam zawołać mamę? Zapytałam. Spojrzałam bokiem na całą sytuację, taksując na przemiany jej rękę i oczy. Wołaj! I tak to zrobię! Uznała, że blefuje. Mamo! Możesz podejść tu do nas na chwilę? Zawołałam, a M wytrzeszczyła oczy w przerażeniu. Odłożyła szybko nóż na bok i czekała w napięciu. No, coś się stało? Zapytała mama, wchodząc do kuchni. Prawie, zaczęłam. Właśnie powiedziałam M, że z nią zrywam i nie chcę już z nim być. Niestety ona nie rozumie sytuacji, dokończyłam. A dlaczego nie chcesz już z nią być? zapytała mnie mama. Jeśli się nie zmieni i nie przestanie czepiać się płot, to nie widzę sensu w dalszym przepychaniu się. Ona się męczy najwyraźniej ze mną, a ja z nią wytłumaczyłam. Ale ale ja się zmieni, Ninusia. Proszę, daj mi szansę. Już nie będę się czepiać, przepraszam. Poprawię się, obiecuję, nie zostawiaj mnie, kocham cię i wiem, że ty też mnie kochasz. Nie przekreślaj nas. Widząc, że nie wyda mi jej głupiego zachowania, chwyciła nadzieję. Przekonywała mnie dalej, no obiecywała niestworzonych rzeczy, jak zawsze, a ja jej ulegałam, mając nadzieję, że w końcu będzie lepiej. Miała całą noc pracę do zawracania mi dupy. Miałam wątpliwości, w końcu to były początki i zależało mi na niej. Myślałam, że w końcu się dotrzemy i że to tylko okres przejściowy. W końcu każdy człowiek i każdy związek przechodzi lepsze i gorsze dni. Byłam mistrzem w obracaniu sytuacji, a jestem miękką cipą. Naprawdę, chciałam wierzyć, kochać i być kochaną. Najwyraźniej na tamten moment pragnęłam zbyt wiele. Rzutem na taśmę przekopując odmęty mojej pamięci, wróciłam do dnia, kiedy M wpadła na jeden z najgłupszych pomysłów odebrania sobie życia – w sumie to zacznijmy od tego, że każdy pomysł dotyczący samobójstwa jest głupi. W każdym bądź razie pewnego dnia, w pracy po kolejnej kłótni z rzędu o byle Pierdołę, zauważyłam w jej zachowaniu coś niepokojącego. Jak na sytuację, w której się znalazła, czyli po przegranej wymianie zdań, nie mogąc przeforsować mojego punktu widzenia, zachowywała się nader spokojnie. Stała na swoim stanowisku pracy, nie zwracając na siebie zbytnie uwagi. Od czasu do czasu, kątem oka, widziałam, jak kombinuje coś pod stołem. Z każdą minutą była coraz bardziej poddenerwowana i miałam wrażenie, że próbuje nieudolnie zwrócić jakoś moją uwagę. Starałam się nie dać za wygraną i twardo próbowałam nie dać po sobie poznać, że obchodzi mnie to, co robi. Coraz bardziej wierciła się na swoim miejscu i dłubała coś przy nadgastku, udając, że próbuje coś ukryć. To dziecinne zachowanie gotowało we mnie każdą cząsteczkę krwi. Ciśnienie podchodziło już aż pod sufit, i niestety pękłam. I nie wytrzymałam. Wygliłem się z za kolumny i dostrzegłam jej prawą dłoń, która przybrała niepokojący odcień skóry. Ruszyłam w jej kierunku niczym puma za zdobyczą. Zła jak osa, zdolna użyć siły, aby wybić jej z głowy wszystkie głupoty. Do cholery jasnej, czy ty już całkiem zgłupiałaś? Krzyknęłam na cały regulator, chwyciłam jej prawy nadgarstek i uniosłam do góry. Był silny, prawie purpurowy. Mądra głowa M postanowiła nałożyć na nadgarstek kilka gumek recepturek. Nie byłoby nic w tym dziwnego, jeśli nie fakt, iż owe gumki przy pomocy długopisu zaciskała na skórze coraz mocniej i mocniej dokręcając długopis. Na jakiej stronie wyczytałaś ten pomysł na odebranie sobie życia? Na www tak się nie zabijesz, tylko okaleczysz.com? powiedziałam z wyrzutem. Bo ja już nie wiem, jak mam do ciebie dotrzeć. Nie wiem, co mam robić, powiedziała skruszona. Już ci mówiłam, że wystarczy normalnie porozmawiać jak ludzie i spróbować znaleźć kompromis, a nie się od razu obrażać na cały świat. To takie trudne wyrzuciłam z siebie z prędkością karabinu maszynowego. Tak, zaczęła płakać. A teraz ściągnij to i zacznij ruszać tą ręką, żeby wróciło ci prawidłowe krążenie. W ten sposób mogłaś się tylko okaleczyć do końca życia, wyjaśniłam i przeciąłam gumkę ostrożnie. Jak teraz popatrzę na tę sytuację z perspektywy czasu, to widać czarno na białym. Myślę, że M szukała nowej matki, która by nauczyła ją, jak ma żyć. Wcieliłam się w tę rolę, tłumacząc jej zachowanie rację wieku. Cztery lata różnicy między nami, gdzie M to ta młodsza, mogły zrobić swoje. No, ale bez przesady. To tylko niektóre z sytuacji, które pamiętam. I to tylko te, o których mam siłę pisać. Na szczęście na groźbach zawsze się kończył. Blefowała za każdym razem, co nie zmienia faktu, że byłam naiwna i nabierałam się za każdym razem przez bardzo długi okres czasu, aż w końcu przestałam milczeć. Miałam w końcu motywację. Zdradzała mnie. Zapraszam do kolejnego rozdziału, który znajdziecie na platformie podcastu Les On, dostępnego na YouTube oraz Spotify. Nowy odcinek co piątek o 17.30. Pozdrawiam ciepło, Nina.